Dobra, witam was, tak jest. Będą wychodzić teraz zawodnicy. Już się troszeczkę przyzwyczaili, że już biegną od razu. Wszyscy po kolei zasuwają. Że już im się mocno spodobało tutaj bieganie na zewnątrz. Na początku one rzeczywiście bardzo takie były przestraszone, żeby w ogóle tutaj wychodzić, ale teraz już widzę, że już to wszystko jest opanowane, także nie ma już najmniejszego problemu tutaj z tym i po prostu już wychodzą od razu, jak się otwiera, to już od razu wychodzą i biegają. Hallo, Junges, kuckuck. Komm hier in der Beite. Hi, Schatzi, mal auf dies. Komm hier in der Beite. Ja mam jabłuszka. O, jeszcze te świnki wychodzą. Co ma za świniek? Jestem na karnivora, ja nie jem jabłek. Tylko obgryzła i wypluła. Jak im się podoba. Panie Maszat. Czy ja mam ten mocny tu? Nie. Nie, to są mocne, twarde jabłka. O, jest to lekker? Także gromadka wesoła. Biegają. Zadowoleni. Podoba im się bardzo. Że jest tego troszeczkę. Biegają, biegają, cieszą się. Oj, 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 jabłka wcinają. Dobra, teraz. Ja zostaję ten jabłek tam i ja myślę, ten królik zaraz zbierze ten jabłek albo ten... No czasami bierze jakiś taki duży właśnie jabłko i zaczyna biegać z tym jabłkiem wokół, a cała reszta za nim. Is it lekker, jongens? Is it so lekker? O, wordt je wel zorgd, schattenboot? No, chyba tak, no. Jeden jest tutaj król. No, jeden na drugiego wchodzi. Hello, kuku. Ui, o, jest to lekker. Jomysz? Tam druga grupka, a no, tam już jeden jabłko gwizdnął w tamtą stronę. Tak. kiedy wymyślecie, to jest już gotowe na ten sierżenta? Nie. Nie, tu jeszcze trzeba coś porobić ciekawego. Tam żona ma masę planów jeszcze, co tu jeszcze można by wykonać. Ale no, nie wszystko naraz, także... No zresztą już tutaj coś widzimy, już tu coś pobudowała. Ale to dopiero takie początki. Tutaj już z kamieni troszeczkę. Tutaj ma też coś w planie zrobić. A właśnie, zrobiliśmy rynnę jeszcze, bo jak pierwszy deszcz spadł, to widziałem, że zaczęło zacinać po ścianach tutaj tego domku. I no niestety, ale trzeba było dać rynnę, także już teraz jest tutaj rynna, jak widzicie. Założyłem, chwila, moment, gotowa, no i jest odpływ wody, tu żonka też zrobiła, dość kreatywnie to wymyśliła. Tak. Ponieważ no, po prostu z takich niechcianych gątów, to się gąty chyba nazywa, betonowych, które po prostu tam ktoś chciał wyrzucić. Od sąsiada ja pytałam najpierw. Tak, to zapytała się, czy może to wziąć. I, tak. No i dostała pozwolenie i po prostu udało się to zrobić. Tylko na końcu była kombinacja, bo to nie chciało spasować, nie było jednego całego, więc kawałek rynny został, który musiał odciąć, bo było za dużo. No to po prostuśmy tam go dołożyli. No i to po prostu śmiga tutaj. O. Wesoła gromadka. Hello, kuk, kuk. Hej, is it so lekker? Na zewnątrz im się podoba, wychodzą od razu, tylko się drzwiczki otwiera, to od razu wychodzą. Są na dworze cały dzień praktycznie.
dopiero wieczorem znowu, kiedy wchodzimy do środka, no to one same wbiegają już, bo wiedzą, że idzie dodatkowe jedzenie, więc wbiegają same do środka, no i później już można od razu tą klapkę zamykać i jest wszystko w temacie. Także idzie to dość fajnie tutaj, sprawnie, bo na początku troszkę się bałem, że one nie będą chciały wchodzić do środka i że trzeba będzie je gonić wieczorami tutaj po całym podwórku. Jednak no tak nie jest. Wychodzą same i same wchodzą, także jest super. Tutaj patyczki już poobgryzały, bo tu były liście na tym, także to już jest zjedzone. Czyli można to stąd teraz wynieść i po prostu znowu użyć gdzieś do budowy jakichś murów. A później im się włoży znowu nowe, żeby miały co do obgryzania, do zjadania. Fajnie to widać, jak one, że wychodzą, jest jeszcze słońce takie fajne, no to wtedy widać, jak biegają tutaj, szaleją w podskokach, także takie zadowolone są, że mają aż tyle miejsca, bo to nie jest porównywalne z jakąś klatką, w której one wcześniej były. To jest ogromna masa przestrzeni dla nich, także uważam, że projekt naprawdę fajnie się udał i fajnie wyszedł tutaj. Miałeś zabrać te patyki, a one zaciekawione nimi, nie? Co to znowu jest? Tak, bo oni myślają, to jest jedzenie. A, ej, armband. Jeszcze ci zje to z ręki. Na. Widzę, widzę, no. Tutaj widzimy już kopacza. Już dziury kopie, tylko że on jeszcze nie wie, że tam pod spodem jest siatka i że się i tak nie wykopie. Tak. Już miejscami ją wykopali. O, tu widzę, już jest kawałeczek wykopany. Także już dali rady. A tu jeszcze od środka musieliśmy dołożyć właśnie kamieni. Tak. Bo ta strona, coś zaczęło się to podnosić tak jakoś nieciekawie i po prostu było ryzyko, że one by mogły stąd wyjść. Na tę stronę. Dlatego ja na zewnątrz też robiłam. I to by było niefajnie. Tak. Także założyliśmy tutaj te kamienie i gra gitara. Tak, i z tyłu mnie też. No, ale tu od środka dawaliśmy, nie? Bo to trzeba było dołożyć od środka. Tak, bo tu ten drut idzie do góry, tak jest. Tak. Także tutaj nie mają szans, żeby się wydostać, tylko z tamtej strony trzeba było dołożyć. No i jak widzimy, biegają, kicają, husają, robią tutaj furorę po prostu. Nie czują... iść z tyłu, bo zaraz ma z dywanka. No, trzeba patrzeć pod nogi, jak się tutaj chodzi, bo te małe, no to ich jest wszędzie pełno, także... Ten się aż pobrudził cały nos z tak. Tego jabłka. Ale ten królik też tu? No, rzeczywiście. Się pobrudziły. Tak, i to są te jabłki od naszego ogród. No, nasze z drzewa, własne, tak. Wyhodowane. Świat. Kiedy jest odkąd? Kiedy jest odejść tak? Tak, odpromiennik będzie nosić. No. Król. Dobrze, moi drodzy, my idziemy dalej jeszcze popracować, bo jeszcze troszeczkę mamy rzeczy do zrobienia. Tak. Tutaj nigdy nie ma spokoju, tutaj cały czas coś trzeba robić, trzeba działać. Tak, ale ja widzę, spróbuj, wszystko jest gotowe. Op 30 oktober welk alles af hebben eigenlijk. Najlepiej chciałaby skończyć wszystko 30 października, żeby tak. Było wszystko gotowe, ale to jest bardzo dużo jeszcze, co jest do zrobienia. Także no, no cóż, jakoś damy rady. Dobrze, moi drodzy, tyle na dziś. Trzymajcie się. Hej. Do następnego razu. Pa.